Cześć, zapraszam Was dzisiaj na test dwóch kosmetyków z serii Kashmir albo Kashmer. Nie wiem, jak to powiedzieć, jak lepiej. Tak naprawdę to są produkty Dax Cosmetics, czyli polskie. Jeden z nich to jest fluid baza wygładzająco-kryjąca. I to jest o tyle fajny produkt, że w zasadzie mamy dwa w jednym. Już Wam może najpierw przeczytam, co mówi producent, a potem Wam pokażę konsystencję, opakowanie samej bazy i tak dalej. Otóż w składzie mamy m.in. olej migdałowy, chroni skórę przed wolnymi rodnikami i zabezpiecza przed utratą wody. Magnesy wilgoci zapewniają natychmiastowe nawilżenie skóry, poprawiają elastyczność i gładkość. Ekstrakt ze złotej algi wzmacnia i regeneruje barierę lipidową skóry, a także łagodzi podrażnienia i zapobiega zaczerwienieniu. To jest dobre dla naczynkowców. I teraz uwaga, co ona tu niby ma nam robić? Fluid baza multifunkcyjnie udoskonala cerę. Dzięki mikrosferom odbijającym światło niweluje wszelkie niedoskonałości i nierówności skóry oraz nadaje jej kaszmirową gładkość. Doskonale kryje i ujednolica kolor skóry bez efektu maski. Lekko kremowa konsystencja jest niezwykle przyjemna w aplikacji i perfekcyjnie dopasowuje się do naturalnego koloru cery. Dzięki wyselekcjonowanym składnikom aktywnym zapewnia skórze luksusową pielęgnację. Czyli jakby producent nam tu obiecuje bardzo fajne rzeczy. Ja mam odcień najjaśniejszy, to pudełeczko jest takie błyszczące, przepraszam, i Wam trochę świecę po oczach, ale chcę pokazać. Ja mam odcień najjaśniejszy Ivory 01. Aha, i no ona ma jeszcze jakieś tam UVA i UVB. I teraz jak wygląda sama buteleczka? Sama buteleczka wygląda tak dosyć ekskluzywnie, tak bardzo, bardzo ładnie. Tutaj na górze jest też numerek naklejony. Ma tradycyjną pompkę. I coś, co bardzo lubię w kosmetykach, bo nie ma wtedy żadnej ściemy, czyli mamy datę ważności, czyli do kiedy kosmetyk jest dobry. Ten akurat jest do lipca 2018 roku. No bardzo jestem ciekawa, oczywiście po całym makijażu, na który Was serdecznie zapraszam, spotkamy się jeszcze wieczorem, żeby zrobić podsumowanie testu, tak jak zawsze. To jest pierwszy z tych kosmetyków, czyli taki fluid i baza 2 w jednym. I drugi, również z serii Kashmir, to jest baza pod cienie. Cały czas dzisiaj chcę mówić baza pod powieki, nie wiem dlaczego. Baza pod cienie, ok. Znaczy, to akurat jest troszkę mylne, ona jest w takim dużym pudełeczku. Natomiast baza, jak to baza, sama duża nie jest. Taki mały, płaski słoiczek w stosunku do takiego pudełeczka. No nic, ale bazy się nabiera troszeczkę, więc no ona jest taka standardowa. Ile ona tutaj ma? 7 gramów. No to wcale nie jest tak źle. I wygląda tak. Mamy takie szklane pudełeczko, całkiem solidne. Trochę wygląda jak te bazy, albo jak pyłki, albo jak pigmenty z Inglota. Mniej więcej taki sam jakby typ opakowania. Całkiem taki solidny plastik. Sama baza wygląda następująco. Jest taka beżowa. Jeszcze zaraz Wam pokażę tamten podkład. I jest jedwabista. Bardzo fajnie się rozprowadza. Zresztą za chwileczkę, jak będę robić makijaż, to będę Wam tak na bieżąco w filmie o tym mówić. Więc tak wygląda baza. Baza ma nam przedłużyć oczywiście utrzymywanie się cieni. Spowodować, że nie będą się osypywały i tak dalej. Zresztą zaraz Wam dosłownie powiem, co nam obiecuje producent. Otóż, baza. Wygładza skórę powiek i wyrównuje ich koloryt. Ułatwia rozprowadzanie cieni i kredek oraz zapobiega ich osypywaniu się i rolowaniu w załamaniach powiek. Intensyfikuje kolor. Przedłuża trwałość makijażu oka aż do 15 godzin. 15 godzin to ja może nie będę tego makijażu nosić, ale tak myślę, że około 10 to dzisiaj będę. No więc zobaczymy, czy rzeczywiście ta baza się tak spisze. I jeszcze chcę Wam pokazać, jak wygląda ten bazopodkład na dłoń. Czy może troszkę więcej, bo coś mi się tak... Wygląda następująco. Jest dosyć taki gęstawy, to znaczy no nie spływa z dłoni, tylko się tak utrzymuje taka kubka. Bardzo przyjemnie się rozprowadza i rzeczywiście fajnie się tak dopasowuje do koloru skóry. Ja już to wiem, bo już oczywiście robiłam makijaż, mam na twarzy, ale Wy jesteście jeszcze przed obejrzeniem filmu, dlatego Wam o tym mówię. Świetnie się rozprowadza i daje uczucie takiego nawilżenia, tak jakbyście sobie nakładały taki silnie nawilżający krem. Poza tym, ale o tym chyba wspomniałam w dalszej części filmu, bardzo ładnie pachnie.
Aha, baza na powieki jest bezzapachowa, to pachnie delikatnie, natomiast po nałożeniu na buzię ten zapach się nie utrzymuje, więc jeśli Was rażą jakieś tam takie zapachowe kosmetyki, także to spokojnie, bo jakby to nie czuć tego po nałożeniu. No i to by było tyle tytułem wstępu. Zapraszam Was do dalszej części filmu, czyli taki szybki makijaż i potem, co ważniejsze, podsumowanie, no bo to przecież test. Miłego oglądania. Na buzi mam tylko krem. I dlatego się tak świecę. Zaczynamy od bazy. W ogóle bardzo ładnie wygląda, prawda? Taki kolor różowego złota. Pompeczka taka standardowa. Wyciskam troszkę na dłoń. Oczywiście trzeba troszkę popompować na początku. Jest dość gęsta. Właściwie nie wiem, czy mówić gęsta, czy gęsty, no bo to baza podkład. Dobrze, umówmy się, że gęsty. Więc jest gęsty. Biorę pędzelek, no i nakładamy. Bardzo przyjemnie pachnie. Tak trochę ciasteczkowo. Kolor jest bardzo fajny. Nie pamiętam, jaki tam był wybór kolorów. Chyba dwa albo trzy. No ja mam w każdym razie ten najjaśniejszy. Jeszcze sobie muszę troszkę dołożyć. I powiem Wam, że tak, po jednej warstwie na policzkach te zaczerwienienia troszeczkę się przykryły, ale ja tego mało wyłożyłam, wyłożę jeszcze trochę, tak tyle. I jeszcze troszkę nałożę na czoło i na dół twarzy. Jak na razie ten podkład do twarzy jest bardzo fajny. Krycie ma takie w sam raz, w sensie, że nie robi, wiecie, takiej maski. Jednak to, co powinien zakryć, to zakrywa. Na razie nie można się przyczepić. Na pewno nie matowi skóry, ale on chyba nie ma takiego zadania, z tego co pamiętam. No nie, fluid baza wygładzająco kryjąca. Może rzeczywiście troszkę wygładza, to znaczy, wiecie, buzia jest taka glow. Nie wiem, czy wygładza. Dobra, przyjmijmy, dajmy mu na plus, że wygładza. Natomiast co do krycia, tak jak mówię, to krycie jest raczej średnie, natomiast jest na tyle dobre, że jakieś tam niedoskonałości drobne, zaczerwienienie na pewno przykryje. Podejrzewam, że przy jakichś poważniejszych problemach ze skórą to trzeba by było, no tak, ze dwie takie dobre warstwy nałożyć. Chociaż, no wiecie, to wszystko jest tak naprawdę kwestia bardzo indywidualna, prawda? Dobra, mamy tą bazo fluid na buzi. Teraz przejdziemy do tej bazy na powieki. Wygląda następująco. Jest taka beżowa, troszeczkę jak korektor pod oczy i ja ją nałożę palcem. Na powiece nie ma żadnego koloru. Taki fajny, kleisty film zostaje po nałożeniu, ale to w sensie pozytywnym. Dlaczego? Dlatego, że jak nałoży się na to cienie, to ja rozumiem, że ta baza ma za zadanie, jak każda baza, cienie utrzymać. A więc skoro ona jest taka delikatnie klejąca, więc wierzę, że te cienie będą się rzeczywiście dłużej trzymały. Koloru nie ma żadnego. Bezzapachowa. I bardzo jest taka masełkowata. Taka bardzo maziasta, że wystarczy dosłownie umoczyć palec i rozsmaruje się na całej powiece. Zobaczcie. Obie powieki pokryłam taką ilością, dosłownie takim maźnięciem z wierzchu. A więc myślę, że będzie wydajna. No. W sumie bazy na powieki na dosyć długo starczają. Mnie się parę razy zdarzyło tak, że na przykład bazy nie zużyłam, tylko musiałam, wiecie, wyrzucić, bo była taka twarda, że po prostu nic z nią nie można było zrobić. Moje pierwsze wrażenie jest takie, słuchajcie. Na razie oba te kosmetyki są bardzo fajne, takie leciutkie, na buzi ich zupełnie nie czuć. Tak jak mówię, w stronę takich wodnistych. Podkład na początku się troszeczkę klei po nałożeniu, a teraz tak jakby się już troszkę, wiecie, tak zespolił ze skórą i raczej się nie klei. Baza tak jak powinno, jest troszeczkę lepka, no ale jakby to jest uroda bazy. Myślę, że tak. Przejdziemy dalej do makijażu. Coś tu wykombinuję. Po prostu będzie taki, wiecie, po prostu makijaż live, na żywo zupełnie, bo nie mam żadnego pomysłu. Więc jedziemy z makijażem. A potem wieczorem zobaczymy, jak te kosmetyki się spiszą. Pod oczy nałożyłam korektor z Oriflame'u, Giordani. Jakieś, wiecie, numerki, takie rzeczy wszystko Wam podam w opisie. To teraz nie będę numerkować, tylko po prostu będę sobie tak na luzaku robić makijaż i trochę do Was pogadam.
Mam wrażenie, że ten podkład tak ciuteńkę ciemnieje, ale nie wiem, może to od światła, może to tylko moje wrażenie. Generalnie do skóry jest dopasowany, więc nie ma jakiejś tragedii. Dobrze, moi drodzy, teraz sobie zagruntuję korektor pod oczami i to jest taka miniaturka z Make Up Forever. To było w takim zestawie chyba na święta. Tam była kredka do oczu, taka mała szmineczka, to i taka malutka baza. I powiem Wam, że ten zestaw naprawdę na długo starczał. Bo samo to, że mam jeszcze ten puder i jest go nawet całkiem, całkiem. Zobaczcie, takie zużycie. Ja ostatnio, co prawda, używałam sobie tego z Ekocery dosyć dużo, więc ten jakby poszedł troszkę w odstawkę, ale teraz do niego znowu wróciłam, bo to troszeczkę wystarczy i generalnie mamy zagruntowane, tak? Jest. Jako pudru użyję dzisiaj takiego Healthy Balance w kamieniu. Kamieniu, a jest sypki? Nie, nie ma. Po prostu Healthy Balance. On bardzo fajnie matuje twarz i jednocześnie jest taki lekki, nie obciąża skóry. Także fajny na takie dość ciepłe letnie dni. W zasadzie powinnam powiedzieć wiosenny, bo jeszcze mamy wiosnę, ale wiecie o co chodzi. Takie ciepłe, słoneczne. O! Bardzo mi się podoba efekt, jaki ten podkład daje na skórze. Nie wiem, czy to już kamera odda, ale skóra jest taka ujednolicona, słuchajcie, tak jakby była idealnie gładka. Po prostu w żadną zmarszczkę się nie wcisnął. Nigdzie niczego nie podkreślił. Po prostu na razie super. Aha, nie, ja nie wiem, czy ja powiedziałam to. Nie, nie powiedziałam chyba. Kupiłam go w Superfarmie i kosztował chyba coś koło 3 dych. Ale oczywiście, jak zawsze, nie chcę Was kłamać, więc nie mówię odgórnie, że na pewno 30 parę złotych, bo być może, nie wiem, 41. Jakoś tak. Nie no, super jest. Jeszcze jak się przypudrowało. Po prostu taka gładka buzia. Bardzo mi się podoba. Żeby ten film nie trwał, wiecie, 2 godzin, bo ja coś dzisiaj rozgadana jestem, to zrobiłam tak. Nałożyłam sobie już na policzki bronzer z takiej trójki z Essence. Nałożyłam taki, to jest taki jakby różorozświetlacz, zaraz Wam pokażę swatch tego. I jako róż dodałam troszeczkę takiego z Yves Rocher. Zaraz Wam pokażę swatche tego. To wygląda na pierwszy rzut oka jakby ta paletka Skobo, prawda? Że niby jest bronzer, rozświetlacz i róż, ale to tak nie jest, to jest mylne, to z daleka tego tak wygląda. Tu mamy rzeczywiście bronzer. Tutaj jest po prostu zwykły matujący puder, zobaczcie. A tutaj jest coś między różem a rozświetlaczem, przy czym bardziej dla mnie to jest rozświetlacz, tylko w takim jakby morelowym podtonie. O, ja to nałożyłam na ten rozświetlacz, nałożyłam na szczyty kości policzkowych. Tu jest to. Bardzo ładnie wygląda, natomiast trzeba bardzo uważać, żeby nie przesadzić w jakąś stronę, tak, bo koloru nam to nie da, czyli jakby no różem nie jest, koloru za bardzo nie dodaje, natomiast bardzo takie intensywne drobinki w sobie zawiera, także jak się za dużo nałoży, to można sobie zrobić krzywdę. Nie wiem, czy ja właśnie nie nałożyłam za dużo, no ale dobra, to przez cały dzień się okaże, czy to się utrzyma, jak to wygląda, czy to się będzie bardziej świeciło, czy mniej, zobaczymy. Tak naprawdę też używam tej paletki pierwszy raz, więc okej, ocenimy. Przechodzę do makijażu oczu i bardzo mnie ciekawi, jak się, słuchajcie, będą wszystkie rzeczy do tych powiek moich kleić, czyli do naszej bazy. Dobra. Powieki sobie zagruntuję taką jedyneczką z Sephory i użyję tego samego pędzla, którego używałam do gruntowania korektora. W ogóle muszę jeszcze dodać, że na razie oba te kosmetyki i baza, i ten bazofluid, i baza na powieki bardzo mi się podobają. Bardzo gładka buzia taka. W ogóle nie czuć, że się ma makijaż na twarzy. I jakby fajnie się po nich wszystko rozprowadza. W ogóle nie stawiają takiego, wiecie, takiego oporu przy pędzlu. Z tej trójki użyję bronzera jako po prostu cienia do załamania powieki. Jakiś taki dziennokolorowy może zrobimy. No taką szarą, smutną bluzkę, to może właśnie coś kolorowego powinnam. Myślę sobie tak, ponieważ ten rozświetlacz ma takie morelowo-pomarańczowe tony, to może właśnie na powieki dać coś pomarańczowego, to by tak fajnie ze sobą grało. Już coś szukamy. Tutaj mam takie, wiecie, paletki ze Smashboxa. O, właśnie.
To jest taka letnia edycja sprzed tam, nie wiem, 2 chyba lat. One wyglądają tak. Obie wyglądają tak samo. Mam dwie takie. I w jednej są takie kolory. Już Wam zasłaniam lustereczko. I tak myślę, że ten pomarańczowy nałożę na powiekę. A w drugiej kolory wyglądają następująco. Generalnie bardzo piękne, bardzo intensywne, silnie napigmentowane są te kolory. W ogóle ja lubię, słuchajcie, cienie ze Smashboxa. Już nakładamy. I zacznę od tego pomarańczowego właśnie. Tak sobie myślę, że nałożę go tak na środek powieki. Tak, fajnie się to będzie komponowało. Troszeczkę podjadę do wnętrza, coś na ten wewnętrzny kącik jeszcze potem dodamy, ale wiecie, tak wstępnie może być. I może teraz z tej drugiej, tu jest taki brąz z takimi złotymi, mieniącymi się drobinkami. I dodamy tego brązu. Biorę sobie kuleczkę, dlatego że chcę, żeby od razu utworzyć taki precyzyjny koniuszek. Zobaczcie, jaka to jest pigmentacja. Biorę kolejny pędzel i troszeczkę sobie te dwa cienie rozetrę. W tych cieniach ze Smashboxa jest świetne to, że one się nie osypują. No przynajmniej ja się jakoś z tym nie spotkałam. Bardzo je lubię i one fajnie mi służą i tak sobie myślę, że jak się pojawi za jakiś czas jakaś tam kolejna edycja limitowana, to znowu sobie może coś dokupię. Muszę Wam w ogóle powiedzieć, że Smashbox to jest chyba jedna z moich ulubionych marek, takich marek dostępnych w Sephorze, o może tak. Bardzo lubię też Benefit, uwielbiam Benefit. No co, zaczyna coś fajnego wychodzić, nie? Dobra, rozcieramy. I żeby nie było za nudno, moment, jeszcze może jakiegoś pomarańczu trochę dodać, równo jest? Nie, jeszcze coś mi tu nie gra, tu mi coś nie gra. Żeby nie było za nudno, to na dolną powiekę wyskoczymy z tym jasnozielonym. Muszę tylko jakiś malutki pędzelek znaleźć, mam. Biorę inną kuleczkę i jedziemy z tym. Tutaj łączę sobie z tym brunatnym. Natomiast na dół i wewnętrzny kącik na górę damy, co my damy? Na przykład ten taki, to jest taka kość słoniowa perłowa, tak bym to ujęła. Kość słoniowa perłowa, dobre, nie? Biorę kolejną kuleczkę, jeszcze mniejszą i robimy tak. Jeszcze, słuchajcie, muszę wrócić do tego pędzelka, którego używałam na załamanie powieki i troszeczkę tutaj porozcierać, bo wydaje mi się, że coś mi tu nie gra po prostu. I dodam sobie zaraz czegoś jasnego pod łuk brwiowy i myślę, że słuchajcie, to będzie po prostu puder z tej paletki, ten środkowy taki. O, ten matowy, tylko muszę znaleźć jakiś czysty pędzelek. Hop. I nałożę sobie tutaj, żeby tak to rozjaśnić, zanim zacznę malować brwi. Generalnie fajna ta paletka z Essence. Dobra, może być. Teraz coś na linię wodną by się przydało, żeby ten makijaż nie był taki, wiecie, taki bardzo przydymiony, taki brudny. Coś białego na linię wodną. Na przykład, co my tu mamy? Biała kredka z Avon Color Trend. Teraz przejdziemy do brwi, a potem jeszcze wrócę do linera i do tuszu. I czym by tu potraktować brwi? One dzisiaj jakoś takie w miarę ułożone są. To można po prostu pojechać kredką. I to jest taka kredka z HM-u. Bardzo ją męczę, ale bardzo ją lubię. W zasadzie to ostatnio do brwi używam tak głównie dwóch rzeczy na zmianę. Tej kredki
i takiej paletki z Pierre René. Tam jest wosk i trzy odcienie cieni, chciałam powiedzieć, i trzy cienie. Ok, i przechodzimy do linera. Baza pod tusz do rzęs. To jest Estée Lauder. Taka miniaturka. Ja ją kiedyś dostałam tam przy jakichś zakupach. I mam już, słuchajcie, ją niebywale długo. Co prawda nie używam codziennie, ale i tak mam i mam. I jeszcze nie jest zepsuta. Makijaż prezentuje się tak. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zobaczymy się wieczorem i ocenimy, jak spiszą się nasze kosmetyki. Do zobaczenia. Cześć, witajcie w podsumowaniu. Makijaż mam na buzi już niemalże 10 godzin i co mogę powiedzieć? No, na pewno widać, że się trochę świecę. Tutaj przy nosie, na brodzie dosyć, no i trochę czoło. Natomiast muszę Wam powiedzieć coś zaskakującego, że generalnie to jest takie świecenie, które mi się podoba. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi, bo to nie jest taki typ świecenia się, takiego błysku, że kojarzy się ze spoconą twarzą. Tylko to jest takie, tak zdrowo to wygląda, wiecie, o co chodzi. No naturalnie jak się, no nie wiem, przebywa w jakimś ciepłym pomieszczeniu albo na dworze jest ciepło, no to buzia po jakimś czasie zaczyna pracować, zaczyna wydzielać sebum i troszeczkę się świeci, prawda? Ale no, jest to do pewnego momentu takie dopuszczalne, bo to jest naturalna reakcja ludzkiej skóry i nie wygląda to źle. W pewnym momencie zaczyna to wyglądać już nieładnie, no bo ta buzia rzeczywiście wygląda na spoconą. Natomiast tu, po całym dniu chodzenia w makijażu, to jest właśnie ten moment, kiedy skóra wygląda tak raczej zdrowo. No, jakby ja bym się tego świecenia tu nie czepiała. Poza tym popatrzcie, ona. W sensie ta baza, czy też ten podkład, bazopodkład spowodował, że nie powchodziło nic mi w załamania, wszystko, nawet nad brodą tutaj, gdzie mi zawsze włazi, albo w tej zmarszczce lwiej, jakoś nic tam nie powłaziło, przynajmniej, no nie wiem jak odda to kamera, ale uwierzcie mi, że nic tutaj się złego nie dzieje. Wszystkie kosmetyki, typu na przykład bronzer, róż, ten taki rozświetlacz dziwny z Essence, wszystko to siedzi na policzkach, nic się nie posuwało. Tak naprawdę jestem jakby, mam takie mieszane uczucia, bo tak, z jednej strony bardzo mi się efekt podoba, z drugiej strony, no nie wiem, no bo jednak nie wiem, czy lepiej, żeby skóra była taka zupełnie matowa, czy zupełnie nie. Wydaje mi się, że to jest w tym momencie kwestia bardzo specyficznych preferencji, takich indywidualnych. Jeśli lubicie, żeby wasza buzia była taka zupełnie matowa, tylko ewentualnie tutaj te odrobinki rozświetlacza, czy czegoś tam sobie nałożycie rozświetlającego, ewentualnie nawet tonie, lubicie taki mat-mat, to na pewno nie jest to produkt dla was. Mówimy o tej bazopodkładzie. Absolutnie nie, no bo tak jak mówię, po tam prawie 10 godzinach ona powoduje, że ta skóra się troszkę świeci, natomiast to jest takie ładne świecenie. Jeszcze jedna rzecz. Ja bym ją ewentualnie poleciła tym z Was, które czy którzy, jeśli faceci się malują, które mają buzię taką suchą, ale wpadającą w taki szary, niezdrowy kolor. Wiecie, o co chodzi? O, na pewno często osoby palące papierosy mają takie buziaki, że one są szare, te twarze są szare, takie jakby zmęczone i mają taki nieładny kolor. To myślę, że ta baza właśnie coś takiego zniweluje, że ona doda takiego zdrowia, takiego glow. No naprawdę fajnie to wygląda i nie przeszkadza mi to świecenie w ogóle. I teraz kolejny produkt, czyli ta baza pod cienie. Chciałam powiedzieć pod powieki, nie. Pod cienie na powieki. No, spisała się rewelacyjnie. W zasadzie oba produkty podobają mi się bardzo. Przy czym, tak jak mówię, no ten podkłado Fluid może być dyskusyjny. Natomiast co do bazy pod cienie, nie ma nad czym dyskutować. Ani się nic nie osypało, nic się nie pozbierało w załamaniach powieki. Słuchajcie, nic mi się nie osunęło. Nawet kreska się trzyma w nienaruszonym stanie. Nic się tu w wewnętrznych kącikach nie zebrało. Myślę, że to doskonale widać. Słuchajcie, cienie są tak, jakby były nałożone, jak mnie teraz nałożymy. No nic. Aha, i co najważniejsze, utrzymała kolor tych cieni, więc one się nie zrobiły takie bure. No ale to też może kwestia jakby jakości cieni. No ale dobra, czasem baza ma na to wpływ. Tutaj nic się złego z cieniami nie stało, więc w moim odczuciu oba kosmetyki super.
To na pewno będzie super dla każdego, no bo po prostu jak się używa wazy pod cienie, to ona ma utrzymać cienie i to jest bardzo fajnie się spisało. Natomiast to bardzo, bardzo specyficzny, bardzo indywidualny gust. Nie wiadomo, czy się może Wam spodobać, czy się może nie spodobać. Zależy po prostu, co kto lubi. Podkreślam jeszcze raz. Prawie 10 godzin, no i jedyny. Dla kogoś może to być minus. Jedyny minus, tak to nazwijmy, to jest to, że ja się świecę, ale tak jak mówię, nie jest to nic brzydkiego. No mam nadzieję, że test jest rzetelny, że jakby w miarę logicznie wyjaśniłam, o co chodzi i no wybierzecie sobie dla siebie dobrą odpowiedź i dobre rozwiązanie, czy warto, czy nie warto. Na razie, do zobaczenia. Cześć!